Witajcie, kochani. Dzisiaj taki podcast trochę na życzenie, z tego względu, że wiele osób prosiło mnie, abym podzieliła się swoimi metodami i taką swoją filozofią, nie przejmowania się opinią innych, nie przejmowania się hejtem. Ja wcześniej zrobiłam już taki film o samoakceptacji w jeździectwie i myślałam, że ten temat jest już wyczerpany, ale jednak to jest rzecz, z którą najczęściej do mnie piszecie. I wręcz przerażające jest to, Ile młodych osób zgłasza się do mnie z tym problemem? No, i tak postanowiłam, że w tym podcaście po prostu umieszczę wszystkie moje myśli związane z radzeniem sobie z hejtem. I zacznę od tego, że cholernie ważne jest do przekazania, iż ja byłam wcześniej osobą, która bardzo przejmowała się zdaniem innych. Nie? To jest ważne dlatego, że co innego nigdy się nie przejmować opinią innych. A co innego się tego nauczyć? No bo z czego w ogóle wynika to, że my się przejmujemy? Zazwyczaj oczywiście bierze się to z niskiego poczucia wartości, o tym mówią wszyscy. Tylko co to tak naprawdę znaczy? To ma najczęściej przyczynę w naszych relacjach z rodzicami, bo generalnie wszystkie relacje, które my tworzymy w przyszłości, w dorosłym życiu, są gdzieś tam podobne do naszych relacji właśnie z rodzicami. Też udowodnione jest, że my jesteśmy w stanie zakochać się jedynie w partnerach, którzy przejawiają pewne podobne zachowania lub podobnie nas traktują jak nasi rodzice. I dlatego też osoby, które były w jakiś sposób źle traktowane jako dzieci, one będą szukać w społeczeństwie osób, które zachowują się w stosunku do nich podobnie. I tutaj nie chodzi o to, że jeśli byliśmy źle traktowani, że na przykład, nie wiem, Rodzice byli alkoholikami, czy bili nas, to my będziemy szukać takiego samego partnera. No bo wiadomo, że jak ktoś nas zapyta, kogo my chcemy do związku, no to nie powiemy, że chcemy takiego, który nas bije i tak dalej. My odpowiemy, że chcemy chłopaka czy dziewczynę, którzy są opiekuńczy, którzy są troskliwi, którzy są kochani i tak dalej. A to wszystko złe, co my czerpiemy od tych partnerów, przyciąga nas w taki sposób podświadomy. Niedługo na playliście o narcyzach pojawi się podcast o byciu ofiarą i ja tam dokładnie będę tłumaczyć, skąd się bierze ta siła przyciągania, um, jak to działa, że my wybieramy pewne osoby do naszego życia. Natomiast głównie chodzi mi o to, żebyście zrozumieli, że niskie poczucie wartości to jest rzecz nabyta, z którą oczywiście trzeba walczyć, którą trzeba rozwiązać i fakt, że je macie, nie świadczy o tym, że Wasi rodzice na przykład was nie kochali. Oni prawdopodobnie robili co mogli, ale wystarczy, że na przykład wmawiali wam, że nie wiem, ubierz czapkę, jest zimno, kiedy wam było gorąco, albo że porównywali was do rówieśników. Czyli mieliśmy tutaj albo brak wyboru, tak, no bo ktoś wybierał za nas, mówił nam, jak my mamy się czuć. Albo rywalizację, czyli ktoś e, uważał, że inni są lepsi od nas. I to są wszystko rzeczy, które do takiego niskiego poczucia wartości prowadzą i e, z którym my wchodzimy w dorosłe życie. I w niskim poczuciu wartości my bardzo przejmujemy się tym, co myślą o nas inni i lub hejtujemy także innych, bo czasami jest tak, że np. taka osoba, która jest hejtowana, również hejtuje innych. A czasami jest tak, że po prostu taka osoba jest tylko hejtowana, i jakby odcina się od tego hejtowania. Także to są takie dwie różne sytuacje. Generalnie jedno i drugie. Jeśli budzi w Was jakieś emocje, albo poświęcacie temu dużo czasu, jest to zachowanie niezdrowe i wymaga głębszego przyjrzenia się sobie. I to jest pierwsza rzecz, którą musicie zrobić. Ja, jak już wielokrotnie mówiłam w swoich podcastach, poddałam się ponadrocznej terapii, która bardzo pomogła mi sobie z tym poradzić. I dzisiaj naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie przejmuję się zdaniem innych. Mam naprawdę gdzieś plotki na mój temat i przede wszystkim jestem zupełnie obok tego. I chciałabym dzisiaj Wam przedstawić kilka moich metod, które pomagają mi ten porządek utrzymać. I zasada pierwsza. Nazwam ją wiem, kim jestem. Przyjmijmy, że terapia jest tutaj niezbędnym elementem, tak? Bo trzeba znaleźć źródło tego wszystkiego, wybaczyć swoim rodzicom, wybaczyć sobie, zastanowić się, dlaczego wybieramy toksycznych partnerów, dlaczego wybieramy toksycznych przyjaciół i itd. I w momencie, kiedy uświadomisz sobie to wszystko, przychodzi czas na to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę jestem. Weź sobie kartkę i zrób bardzo proste zadanie. Napisz swoje wady i zalety, swoje słabości i swoje mocne strony jako zawodnik, czy jako trener, czy jako po prostu zwykły jeździec, kimkolwiek jesteś. Jeśli będziesz mieć świadomość tych swoich słabych stron, pozwolisz sobie na nie, wytłumaczysz sobie, że tego nie umiesz, bo na przykład masz za małe doświadczenie albo jesteś jeszcze na za małym etapie. To stworzysz sobie taki prawdziwy obraz siebie. I tutaj też warto wspomnieć, że tutaj nie chodzi o sabotaż samego siebie. Nie masz pisać, że, a bo ja jestem do dupy zawodnikiem, nic nie wygrywam i tak dalej. Jeśli tak o sobie myślisz, no to problem jest dużo głębiej i tutaj trzeba po prostu zacząć od podstaw. Natomiast, jeśli jesteś w stanie powiedzieć, jestem tym i tym, świetnie robię to i to. Trochę gorzej wychodzi mi to i to. To zyskujesz tą świadomość i żaden hejt nigdy nie będzie cię w stanie złamać. Kumacie to? Ja Wam podam dla przykładu, na przykład, no, tak o sobie, tak? Mam na imię Sonia, jestem sobie instruktorem sportu, kocham uczyć innych, wiem, że robię to bardzo dobrze. Czy mam na to jakieś potwierdzenie, że robię to bardzo dobrze? Tak, mam na to potwierdzenie. Moi uczniowie robią postępy i są bardzo zadowoleni. OK, co jeszcze dobrze mi wychodzi? Bardzo dobrze umiem rozwiązywać problemy i dobrze czuję konia. Umiem przewidywać jego ruchy, rozumiem, jak on myśli i dobrze znam konie, z którymi pracuję. Czy mam na to potwierdzenie? Tak, mam na to potwierdzenie. Wiele koni pod moim okiem zmienia się i ich właściciele mówią, że to największe postępy w historii tych koni. Jakie są moje słabe punkty? No nie wiem, nie mam dużego doświadczenia jako zawodnik. Dlaczego go nie mam i co mogę z tym zrobić? Nie mam tego doświadczenia, bo wcześniej nie było mnie na to stać i nie miałam ku temu możliwości. Dzisiaj jeżdżę i konsultuję się z różnymi trenerami, żeby być jak najlepszym miejscem. Ok? Czyli ja mam świadomość, co jest u mnie słabsze, a co jest u mnie mocniejsze, i robię co mogę, żeby te słabe punkty Podnieść. I tutaj też jest ważne, żebyście sobie właśnie zadawali te pytania, czy mam na to jakieś potwierdzenie i tak dalej. Żebyście nie czerpali tej swojej wiedzy tylko z tego, co wymyślicie, Że no dobra, jeżdżę dobrze, ale kto na przykład ci to powiedział i nagle się okazuje, że twój trener Cię bardzo chwali, że jedziesz na konsultacje, okazuje się, że jesteś najlepszy, tak? E, że jeździsz na zawody i zawsze jesteś w pierwszej dziesiątce. Że twój koń pod poprzednim zawodnikiem miał same wyłamania, a pod tobą zawsze pracuje na czysto. I co z tego, że ktoś powie ci, że nie umiesz jeździć, jak okazuje się, że dobrze ci idzie, nie? I wtedy nikt nie jest w stanie zaburzyć tego, bo jeśli uderza w twoje mocne punkty, to umiesz to odeprzeć bo uważasz i wierzysz, że robisz to dobrze, a kiedy uderza w twoje słabe punkty, ten ktoś tak naprawdę nie mówi ci więcej niż ty sam wiesz. Czyli jeśli ktoś mi na przykład zarzuci, a ona jest hu zawodnikiem, tak? To moja myśl brzmi: tak, mogłabym być lepsza, ale stale się uczę. Natomiast nie jestem hu, bo dobrze czuję konia, nie? Albo inny przykład na przykład. E, przykład, na przykład, mam tendencję do mówienia w taki sposób, sorry. E, nie jestem pewna czegoś w kontekście na przykład mojego słabego punktu i ktoś mówi, ale ona brzydko siedzi, ma brzydki dosiad. I pojawia się taka myśl, ok, czyli muszę bardziej popracować nad tym, żeby przykładowo się nie garbić, nie? Rozumiecie, to jest zupełnie inne odbieranie. Tu chodzi o to, że jeśli wiesz, że na przykład dobrze uczysz. To żadna opinia krytyczna, że robisz to źle, tego nie zmienia. A jeśli chodzi o twoje słabe punkty, możesz, możesz pewną krytykę przemyśleć, ale musisz mieć świadomość, co jest faktycznie twoim słabym punktem. Czyli jeśli ktoś mówi: Ona nic nie umie, ona beznadziejnie uczy, ona nie potrafi jeździć. Czy tak naprawdę jest? OK, nie jesteś zawodnikiem na poziomie Grand Prix. Nie można powiedzieć, że umiem jeździć, bo umiem jeździć, to można powiedzieć w ogóle, wiecie, nigdy nie można tak powiedzieć. Pewnie jakby zapytać się kogoś z kadry narodowej, to też powie, że no jeżdżę, jeżdżę, ale jeszcze wiele nie umiem. Także w ogóle dla mnie jakby sformułowanie, że ktoś nie umie jeździć, no to, to nawet jest taka pozytywna rzecz, bo przynajmniej ta osoba nie jest skończona. Natomiast wiecie o co chodzi, to jest takie coś... Że po prostu jakby te słabe punkty, e, wy musicie dokładnie wiedzieć, co jest dokładnie waszym tym słabym punktem, tak? No bo jeśli właśnie, tak jak podam przykłady, że na przykład ona beznadziejnie jeździ, czy naprawdę beznadziejnie jeździsz, czy jednak jeździsz chociaż na, tej, na tym poziomie L i czasem sobie radzisz, czasem zrobisz coś źle. Masz na to prawo, tak? Ale to nie znaczy, że jeździsz beznadziejnie. Albo trener, tak, że on beznadziejnie uczy. No dobra, jednego, drugiego zawodnika może źle nauczył, ale ma pięciu innych, których doprowadził do całkiem wysokiego pułapu, tak? Więc czy to znaczy, że on beznadziejnie uczy? A po drugie, kto decyduje o tym, że on beznadziejnie uczy? Skoro on ma klientów, skoro z nim chcą jeździć ludzie, skoro dużo ludzi z nim startuje i tak dalej, to znaczy, że im się dobrze jeździ, więc dlaczego osoba stojąca z boku, Śmie powiedzieć, że ta osoba źle uczy. A może to ty źle uczysz, jakby wiecie. To są rzeczy, z którymi można polemizować. Dlatego zdanie jednej osoby, czy dam kilku osób, naprawdę nie ma znaczenia. Ok. Zasada druga to jest nie słucham, nie widzę, nie mówię. I to jest najważniejsza zasada. Tak jak po relacji z toksycznymi ludźmi, wchodzimy w taką zasadę kontakt zero lub szary kamień. Tak samo powinniśmy reagować w takich sytuacjach. I kontakt zero jest taką metodą, jak sama nazwa wskazuje, że nie kontaktujesz się w ogóle z osobą toksyczną. I tu nie chodzi tylko o rozmowy, ale także o podglądanie tej osoby na Facebooku, śledzenie jej, sprawdzanie, czy jest dostępna i tak dalej. Natomiast metoda szarego kamienia oznacza, że w stosunku do tej osoby zachowujemy się jak kamień, czyli nie pokazujemy żadnych emocji. I w społeczeństwie jest dzieckiem, które bardzo często... Jest właśnie toksyczne i takie przepełnione tym hejtem zachowujemy się podobnie. Czyli nie słuchacie, nie widzicie, nie obserwujecie nic na swój temat, odcinacie się od osób, które was krytykują. Ja nie mówię o takich zwanej dobrej radzie, ale o krytyce, ok? Nie reagujecie na żadne pierdoły, szczególnie te popieprzone w internecie. Nawet jak ktoś z was szydzi, odrzucacie tę stronę, odrzucacie ten post, nie wchodzicie w to. Bo dając się wciągać w te intrygi, nie tylko tracicie masę energii, ale także zaczynacie poddawać te swoje filary pod wątpliwość. Generalnie żadna plotka czy jakaś tam inna toksyczna sytuacja nie ma prawa wyzwolić Was żadnych emocji. Ok? Jeśli tak się dzieje, to już powinniśmy mieć czerwoną flagę, że coś jest nie tak. Jak już coś przeczytaliście, trudno. Odrzućcie to, skasujcie, zablokujcie. Nie interesujcie się tym, nie zbierajcie dowodów, że ktoś coś na was powiedział. E, ja wiem, że to kusi, nie? To kusi bardzo i jakby też, jak oglądamy to, to mamy takie poczucie pewnej kontroli nad tym tematem, że my wiemy, co kto mówi na nas i tak dalej. Ale później w naszych głowach pojawia się Pytanie, a może powinienem to wytłumaczyć, na przykład, i tak dalej, nie? I zaczynamy wrzucać odpowiedzi, przejmujemy się tym, a później, tak jak ostatnio mi jedna osoba napisała, że boi się nawet wjechać na parkur, bo po prostu boi się tej opinii innych, tak? Albo na przykład boi się wjechać na parkur, bo po prostu ma więcej wrogów. I kolejna kwestia to jest, nie mówię, ja w jednym już podcaście, właśnie tym o ym, tym, co wspominałam na początku, y, ten podcast, ja nie pamiętam, jak on się nazywa, ale to chodzi o taką, ym, tam jak sobie przewertujecie, przepraszam, was naprawdę teraz mam zaćmienie umysłu, ale w tej playliście dziecki jest coś o samoakceptacji, w sensie, czy, ja, czy masz jakiś problem z samoakceptacją, nie pamiętam tego tytułu, natomiast to na pewno znajdziecie. I ja tam właśnie piszę o tym, że, jeśli stworzycie świat, w którym nie ma obgadywania i krytykowania, to będziecie mieli poczucie, że ciebie też nie obgadują, tak? Czyli włączamy się po prostu z tej toksycznej machiny. No i co robimy w wolnym czasie? Po prostu zajmujemy się sobą. Ja Wam powiem coś takiego, że dwa miesiące temu zmarł mój ukochany tata. I dla mnie od tego czasu nie ma nic gorszego na świecie. Nie ma mojego ukochanego taty. A ja mam się przejmować, że na przykład nie wiem, ktoś powiedział, że ja jestem do dupy. To jest kwestia priorytetów, która ja wiem, często przychodzi wraz z wiekiem. Ale uwierzcie mi, da się tego nauczyć stosując te proste zasady. No i zasada trzecia, ostatnia na dzisiaj, zrozum swojego hejtera. No i tutaj bardzo kontrowersyjny temat. Jak zrobiłam podcast dla mojej grupy słuchaczy o, tym, o tej grupy, grupy słuchaczy o narcyzach, zrobiłam taki właśnie podcast, żeby zrozumieć narcyza, to tak jak wszystkie inne moje podcasty były wręcz wynoszone pod niebiosa, dostawałam tysiące wiadomości, dziękuję Sonia, jakbyś po prostu weszła w moje serce i tak dalej, to ten jeden nagle zaczął łapać łapki w dół. I wszyscy zaczęli pisać. Ale czemu ja mam go zrozumieć? Jak on jest takim skór, albo co mnie obchodzi, co mu się przytrafiło w dzieciństwie? On też o mnie nie chyba i tak dalej. Takie zachowanie jest poniekąd zrozumiałe po takiej narcystycznej przemocy, natomiast robi z tej ofiary kata. I tutaj tak samo. Tutaj nie chodzi o to, że my mamy się zamieniać w hejtera. My nie musimy go lubić, my nie musimy go nawet szanować. Ok? Ale jeśli zrozumiemy, dlaczego on tak działa, zrozumiemy też, że większość tych rzeczy, które on o nas mówi, to jest po prostu kłamstwo. No bo czemu ludzie hejtują innych? Nie po to, żeby wyrazić, że im się nie podoba, co my robimy. Hejt jest tylko i wyłącznie po to, aby tej osobie zamknąć dzioba, dokopać jej, sprawić, żeby poczuła się źle i zastraszyć ją, jakby sprawić, żeby ona przestała robić to, co robi, żeby sobie pomyślała, o Boże, nie, to jest jednak do nie, ja jestem beznadziejna ja nie będę tego robić. Zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy czujemy, że ta osoba jest w czymś mocna, nie? I tak zaczyna nam zagrażać i wtedy atakujemy. Dopóki ja byłam jakimś tam sobie instruktorkiem, siedziałam sobie na wsi, nie przeszkadzałam nikomu, nikt się mną nie interesował. Jak zaczęłam mieć dużo uczniów, jak zaczęłam robić szkolenia, później zaczęłam robić podcasty, zawsze chodziłam uśmiechnięta. Ludzie po prostu zaczęli świrować. Jeśli ktoś naprawdę nie zagraża, to nikt tą osobą się nie zajmuje. Także, jeśli jesteś osobą, która jest często hejtowana, to znaczy, że albo naprawdę robisz mega głupie rzeczy, w co wątpię, albo po prostu jesteś w czymś dobrym. Spójrzcie sobie na znanych trenerów. Czy oni są hejterami? Nie. Oni nie mają czasu siedzieć przy kąpie i pisać głupot. Zazwyczaj hejterzy to są albo faktycznie takie no life'y, albo osoby anonimowe. Dlaczego? Bo one w życiu swoim nazwiskiem nie napisałyby takich rzeczy. Bo albo to jest kłamstwo, albo im jest po prostu wstyd pisać takie coś, albo nie mają odwagi. To są zazwyczaj tchórze. Albo to są wasi wspaniali znajomi, którzy są bardzo zazdrośni, że robicie to, co robicie. Czy naprawdę chcesz się przyjmować opinią takiej osoby? Czy naprawdę chcesz się przyjmować opinią tchórza? Jeśli masz przypuszczenia, kto mówi o tobie coś złego, spójrz na tą osobę, spójrz, co ta osoba robi, czym się zajmuje, i nagle okaże się, że ta osoba ma dużo mniej od ciebie. Naprawdę każda sytuacja, w której mój znajomy czy moja znajoma przekazywała mi informację, że ktoś coś o mnie mówił niedobrego, kończyła się tym, że ja pytam, ale kto to jest? Wypowiadały się na mój temat osoby, których ja kompletnie nie znam. Nie wiem, czy my się w ogóle kiedyś spotkaliśmy nawet. Także musicie zastanowić się, czy ta osoba, która mówi coś o Was, czy faktycznie ma coś prawdziwego do powiedzenia. Czy mówi to po prostu z zazdrości, zawiści, gniewu. A tak zazwyczaj jest. Kochani, bardzo łatwo o tym mówić, ale bardzo często to są naprawdę lata pracy nad sobą. Często trzeba dojść do wieku, w którym człowiek uświadamia sobie, że to jest po prostu coś niedobrego w moim życiu, że to jest coś, czemu trzeba się przyjrzeć, a poprzednie lata po prostu cierpimy i nie wiemy dlaczego. Jeśli czujecie, że takie sytuacje, zarówno jeśli jesteście hejtowani lub sami hejtujecie, zbudzają w was ogromne emocje, takie gorące emocje, to jest to czerwona flaga, która mówi: "Przyjrzyj się sobie". Jest to sytuacja destrukcyjna, toksyczna, niezdrowa i wymaga głębokiego spojrzenia w siebie. Jeśli ten podcast dał Wam kopa do działania. Jeśli zmotywował was lub zmusił do myślenia, możemy ten temat jeszcze pogłębić, bo można o tym mówić dużo, dużo, dużo. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie, jak wy sobie radzicie w takich sytuacjach i co wy byście powiedzieli swoim hejterom? Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i buziaki.